czerwca. Przed nami skrót najważniejszych wydarzeń tego miesiąca. Maria Kras, witam Państwa i zapraszam na Tuchowski Serwis Informacyjny. Po ponad dwóch latach przebudowy 18 czerwca odbyło się oficjalne otwarcie Biblioteki Publicznej w Tuchowie, jednej z najnowocześniejszych w Polsce. Przedszkole publiczne w Tuchowie świętowało okrągły jubileusz. Uroczyste obchody 40-lecia istnienia placówki miały miejsce 3 czerwca w sali widowiskowej Tuchowskiego Domu Kultury. Rodziny powiatu tarnowskiego oraz goście spotkali się na powiatowym święcie rodziny u matki i sanktuaryjnym festynie rodzinnym. Kilkuset zawodników z całej Polski wystartowało w zawodach kolarskich MTB zorganizowanych przez grupę kolarską Forbike. Miłośnicy motocykli oraz rockowej muzyki przyjechali do Tuchowa, by wziąć udział w Motorock Festiwalu. To ogromna radość i duma dla Tuchowa, że znalazł się wśród miast, które mogą poszczycić się jedną z najnowocześniejszych i najpiękniejszych bibliotek nie tylko w Małopolsce, ale w całej Polsce. Po ponad dwóch latach przebudowy 18 czerwca odbyło się oficjalne otwarcie Biblioteki Publicznej w Tuchowie. Dzisiaj otwieramy Bibliotekę Publiczną w Tuchowie po realizacji programu Biblioteka Dostępna Przestrzeń dla Ludzi i Książek, który był finansowany z projektu Infrastruktura Bibliotek z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa oraz ze środków gminy. To wielka radość dla nas bibliotekarzy i uważam też dla mieszkańców naszego miasta, że mamy taką piękną przestrzeń, takie piękne miejsce, do którego można przyjść, poczytać książki, zachwycić się tym miejscem, realizować swoje pasje, marzenia. Bardzo długo starałam się o to, żeby ta biblioteka zmieniła swój wygląd, żeby była nowoczesna, dobrze wyposażona. Inspiracją dla mnie była wizyta w partnerskim mieście Saint-Gédébray niemal 20 lat temu, kiedy zobaczyłam mediatekę piękną, nowoczesną, obszerną i ta myśl, żeby w Tuchowie też dokonać zmiany, towarzyszyła mi przez te wszystkie lata. Pisałam te wnioski kilkakrotnie od 2013 roku i sukces przyszedł w roku 2021 i od 3 lat realizowaliśmy tą inwestycję i myślę, że z dużym powodzeniem. Bo bardzo się cieszę, że w tym momencie otwieramy tą placówkę, która, jak uważam, zachwyci wszystkich. Piękna estetyka. No wszystko razem zachęca do tego, żeby tutaj do nas przychodzić. To było marzenie, bardzo długo czekałam na realizację tego marzenia, ale bardzo się cieszę, że się udało. W wydarzeniu udział wzięli samorządowcy, przedstawiciele Instytutu Książki, Bibliotek Publicznych z Małopolski, dyrektorzy szkół i bibliotek szkolnych z gminy Tuchów, a także osoby zaangażowane w zaprojektowanie i powstanie tego obiektu. Miałam przyjemność współpracować z panią dyrektor Bożeną Wroną i biblioteką w Tuchowie już od kilkunastu lat. Najpierw przy małych projektach, głównie dotyczących wyposażeń filii, a teraz w końcu finiszując, wieńcząc chyba największe dzieło dla biblioteki w Tuchowie, czyli rozbudowę, modernizację biblioteki głównej. Jestem tym bardziej zadowolona, że mogę brać udział w tym wydarzeniu, że było to zadanie, na które cała społeczność, pracownicy biblioteki, także pani dyrektor, czekali bardzo, bardzo długo. Zanim udało się pozyskać dofinansowanie na tę inwestycję, na to przedsięwzięcie, konieczne było złożenie kilku wniosków, które nie odniosły sukcesu, więc jest to, myślę, tym większa radość dla całej społeczności, że w końcu biblioteka zyskała odnowione, fantastyczne przestrzenie, no i przede wszystkim też tę nową część, która wzbogaca budynek, ale także, myślę, przede wszystkim wzbogaca ofertę dla czytelników i dla mieszkańców Tuchowa. Cieszymy się, że możemy wspierać biblioteki w całym kraju, które decydują się na zmiany. Takie biblioteki jak ta w Tuchowie, które konsekwentnie przez wiele lat starają się pozyskać wsparcie, i takie też biblioteki jak właśnie ta biblioteka, w której dzisiaj jesteśmy, jako instytucje, które jako jedne z pierwszych w kraju w 2012 roku zdecydowały się na działania modernizacyjne. Wtedy to nie było takie oczywiste. Dzięki znakomicie zaaranżowanym przestrzeniom, nowatorskim rozwiązaniom architektonicznym i przestronnym wnętrzom, biblioteka zachwyca nowoczesnością. Nie powiem, że było łatwo, bo biblioteka w Tuchowie posiada bardzo duży księgozbiór. To jest ponad, z tego co pamiętam, ponad 50 tysięcy książek, więc ciężko było jakby znaleźć miejsce i dla książek i stworzyć jednocześnie
takie przestrzenie warsztatowe, przestrzenie do różnego rodzaju aktywności prowadzonych przez bibliotekarzy dla użytkowników. To jest taka naprawdę współczesna biblioteka z przestrzeniami dla użytkowników w każdym przedziale wiekowym. Mamy strefy dla seniora, dla użytkownika dorosłego, taką strefę właśnie młodzieżową, no i strefę dla dzieci, w której się znajdujemy. Także stwierdziliśmy, że tą nowoczesność jakby pokażemy poprzez zabawę z regałami, no i staraliśmy się je zaprojektować w taki nowatorski, trochę futurystyczny sposób, czyli pozbawiliśmy dużą część regałów pionów, bardzo takie dynamiczne bryły, stworzyliśmy linie, dużo dekoracyjnego oświetlenia. No i właśnie dzięki temu ta biblioteka ma taki, mam wrażenie, troszeczkę futurystyczny charakter. Inwestycja kosztowała ponad 3,5 miliona złotych. Tak sobie myślę, że każdy wójt, burmistrz, który pracuje na rzecz tej lokalnej społeczności, ma też takie marzenie, żeby coś trwałego po sobie zostawić. Patrząc na te wnętrza, na tę bibliotekę i patrząc na to, jak dużo wysiłku kosztowało, żeby wybudować, jak dużo osób było zaangażowanych od kilkudziesięciu lat, mam tę ogromną satysfakcję, że ja też miałam tutaj swój udział, że to jest miejsce, które jakby będzie się, mam nadzieję, kiedyś z moimi naszymi czasami kojarzyło, że my też pracowaliśmy na to wielkie dzieło. I bardzo się cieszę, że mieszkańcy mają do dyspozycji tak cudowne miejsce. Mam nadzieję, że wypełni się to wnętrze właśnie mieszkańcami, młodszymi, starszymi, ale też stowarzyszeniami, które pewnie z powodzeniem będą mogły się tutaj spotykać. No i dalej tworzyć, dalej działać dla nas wszystkich. Oprawę muzyczną wydarzenia zapewnili nauczyciele Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Tuchowie. Warto dodać, że pod wrażeniem zmian, które zaszły w bibliotece, są niemal wszyscy, którzy mieli okazję zobaczyć przebudowane i adaptowane na nowo wnętrza. Biblioteka nie zwalnia tempa. W czerwcu rozpoczęła realizację kolejnego projektu, tym razem aktywnie z biblioteką, dofinansowanego z Narodowego Centrum Kultury. Biblioteka, lokalność, inicjatywy, społeczność, kooperacja, oddolność, czyli blisko. Mowa o konkursie dotacyjnym organizowanym przez Narodowe Centrum Kultury, w którym udział wzięła Biblioteka Publiczna w Tuchowie i jako jedna z 47 bibliotek w całej Polsce otrzymała dofinansowanie w wysokości 132 tysięcy złotych na realizację projektu Aktywnie z biblioteką. Pierwsze warsztaty w ramach realizacji tego projektu odbyły się 13 czerwca. Uczestniczyli w nich przedstawiciele szkół, instytucji i organizacji z gminy Tuchów, którzy będą partnerami w tym projekcie. Pierwsze warsztaty w ramach realizacji programu Blisko. Temat warsztatów to partnerstwo lokalne w praktyce. Rozmawialiśmy o tym, jak budować współpracę w środowisku lokalnym. Skupiliśmy się głównie na linii biblioteka, inne podmioty czy też osoby. Rozmawialiśmy o naszym potencjale w środowisku lokalnym, jak budować to prawdziwe, realne partnerstwo, jakie są wyzwania i korzyści współpracy. A poznaliśmy także dobre praktyki realizowane w innych środowiskach, na których możemy się wzorować. Celem tych warsztatów jest zbudowanie takich prawdziwych partnerstw lokalnych w naszym środowisku, które będą nie tylko przez te dwa lata realizacji programu Blisko, ale zostaną z nami na dłużej. Łącznie na realizację projektu Narodowe Centrum Kultury przeznaczyło kwotę w wysokości 5,5 miliona złotych. Od czterech dekad przedszkole publiczne w Tuchowie jest nieodłączną częścią życia społeczności lokalnej. Od początku swego istnienia jest miejscem, które cieszy się zaufaniem rodziców. Wychowuje i od najmłodszych lat edukuje kolejne pokolenia maluchów. W obchodach jubileuszu wzięli udział przedszkolaki, dyrektor przedszkola Ewa Świderska, grono pedagogiczne, pracownicy obsługi oraz rodzice. Przedszkole funkcjonuje już od 1984 roku. 1 września mija 40 lat. Dzisiaj rozpoczynamy świętowanie wspólnie z dzieciakami. Wspólnie ze społecznością przedszkolną świętowali zaproszeni goście. Wśród nich Wiesława Totoś, pierwsza dyrektor przedszkola. Przygotowany z wielką starannością program artystyczny w barwny i radosny sposób obrazował życie przedszkola i jego codzienną działalność. Oglądaliśmy dzisiaj piękny występ. Co przez tym występem chciały pokazać przedszkolaki? Chyba swoją radość. I to, co potrafią zrobić, jak są kreatywne, jak są odważne,
ucieszyć się świętem i chyba pokazać się swoim rodzicom. A co czuła pani dyrektor, oglądając ich piękny występ? Ogromną dumę. Dumę z tych dzieciaków, z ich rodziców, że tak wspólnie potrafimy się zjednoczyć. Bardzo się cieszę z zaangażowania pracowników, że wszyscy wspólnie włączyli się w przygotowanie tej uroczystości. Podczas uroczystości padło wiele ciepłych słów, podziękowań oraz życzeń pod adresem dyrekcji, nauczycieli oraz pracowników. Nie zabrakło urodzinowego tortu z babeczek, prezentów, kwiatów i wspólnych zdjęć. Jubileusz był doskonałą okazją do refleksji i wspomnień. Cieszy fakt, że do przedszkola uczęszczają kolejne pokolenia dzieci. Jest to taki bardzo miły moment, kiedy widzimy, że tata przyprowadza swoją córkę albo swojego syna, a my widzimy w tym tacie byłego przedszkolaka. Jasia, Stasia, Marysię. Wiele osób pamiętamy i są to takie bardzo miłe przeżycia, bo wtedy mamy świadomość, że to był dla tych rodziców fajny czas i zdecydowali się nam zaufać i powierzyć swojej opiece swoje pociechy. Warto dodać, że przedszkole jest placówką samorządową prowadzoną przez gminę Tuchów. Nadzór pedagogiczny pełni małopolski kurator oświaty. Obecnie do 5 oddziałów uczęszcza 125 dzieci w wieku od 3 do 6 lat z terenu całej gminy. Pracuje w nim 22 osoby. Personel z ogromnym zaangażowaniem oraz oddaniem sprawuje opiekę nad dziećmi. Stwarza klimat dobrej zabawy oraz troszczy się o twórczy i aktywny ich rozwój. Składamy serdeczne gratulacje z okazji tak zacnego jubileuszu. Dyrekcji oraz pracownikom placówki życzymy kolejnych dekad sukcesów, inspiracji i owocnej pracy na rzecz wychowania i edukacji dzieci. 6. Powiatowe Święto Rodziny u Matki oraz 13. Sanktuaryjny Festyn Rodzinny to wydarzenia, których celami od początku ich organizacji są budowanie silnych więzi rodzinnych, pielęgnowanie i promowanie rodziny oraz wartości z nią związanych. Rodzina, rodzina, jeszcze raz rodzina. A tak się składa, że należy do kręgu rodzin, więc krąg rodzin był inicjatorem, tą taką inicjatywę podjął i udało się. Jak widać, chyba to było jest dobre, skoro to 13 raz już obchodzimy. Dzisiaj, kiedy świat właściwie niszczy tą rodzinę, proponuje się nam różne dewiacje. My chcemy pokazać zdrową, kochającą się rodzinę, która ma problemy, bo jak każdy z nas ma różne problemy i w rodzinach to samo jest, ale warto wiedzieć, że z każdego problemu można wyjść i właśnie podstawowa komórka, jaką jest rodzina, potrafi to wszystko załagodzić, przebaczyć i dalej iść pod tą górkę, bo zawsze będzie pod górkę w życiu. Niedziela 2 czerwca była czasem modlitwy, celebracji rodziny, integracji międzypokoleniowej, występów artystycznych oraz koncertów. Wydarzenie rozpoczęła msza święta w intencji rodzin. Tuż po niej na scenie odbywały się występy artystyczne. Festyn zgromadził wielu utalentowanych artystów. Czas radosnego świętowania wypełniały pokazy strażackie i ratunkowe, konkursy sportowe i sprawnościowe, przejażdżka bryczką, degustacja regionalnych potraw oraz klasztornego chleba i drożdżówki. W organizację festynu zaangażowało się wiele osób, instytucji, organizacji, stowarzyszeń oraz firm. To są ludzie dobrego serca, bo gdyby nie, to by nie potrafili otworzyć, przyjść wolontaryjnie pracować i to naprawdę jest masa ludzi. Ja nie wiem, nawet nie odważyła się powiedzieć, kto, ile osób jest zaangażowanych, począwszy od powiatu, kręgu rodzin, dom kultury, więc to są taki trzon kręgosłup tego wszystkiego. A bez tych osób, które wolontaryjnie przygotowują jeszcze i to teraz na tych stoiskach stoją, trudzą się od rana, przez cały dzień zmęczeni, ale szczęśliwi, bo mogą pomóc. Festynowi towarzyszyła zbiórka charytatywna pod hasłem Klucz do Szczęścia. W tym roku zbieramy pieniążki na dofinansowanie wykończenia budynku dla nadziei. Mamy nadzieję, że ludzie otworzą serca i te pieniążki, które nazbieramy, w całości przekażemy nadziei, żeby oni mieli ten upragniony swój dom, o którym tak bardzo marzą, tęsknią do niego, żeby mieli się tam gdzie spotykać już w własnym domu. Dzięki przeprowadzonej akcji zebrano kwotę ponad 25 tysięcy złotych. Wieczorny koncert zagrał zespół Wędrowne Gitary. Festyn zakończył występ Arkadio, jest to znany sądecki raper. Wydarzenie honorowym patronatem objął starosta tarnowski Jacek Chudyma.
tu zaprosić nie wypadałoby, ale w sumie jest to spoko, ja żartuję, ale dajcie łapki dalej wysoko. Nie wiem, czy ktoś oko mi tu puszcza, wchodzę na bit, jadnie żaden trust. Maryja obecna w kościele. Pod takim hasłem 29 czerwca w Bazylice Mniejszej w Tuchowie rozpoczął się Wielki Odpust Tuchowski, który potrwa do 7 lipca. Największym wydarzeniem w sanktuarium jest Wielki Odpust Tuchowski, który trwa od 29 czerwca do 7 lipca w tym roku. Obejmuje on 2 weekendy, 2 niedziele, z tej racji, że przeżywamy w tym roku 120-lecie koronacji cudownego obrazu Matki Tuchowskiej. Pragnę jako kustosz Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej zaprosić Was wszystkich na ten Wielki Odpust. Program odpustu dostępny jest na stronie internetowej parafii, w mediach społecznościowych można się z nim zapoznać. Został też w formie papierowej rozesłany po parafiach całej diecezji. Dla każdego coś się znajdzie, różnego rodzaju pielgrzymki, które każdego dnia przybywają do Tuchowa, i zorganizowane pielgrzymki piesze, i pielgrzymki rowerowe, i pielgrzymki autokarowe, ale i zapraszamy całe też rodziny do tego, aby na tym Wielkim Odpuście być w tym roku, aby wspólnie tworzyć też to ogromne dzieło, jakim jest cześć oddawana Matce Bożej Tuchowskiej. Każdego wieczoru oczywiście koncerty, dobra muzyka i koncerty churalne, koncerty orkiestr dętych, organowe, ale i muzyka współczesna, uwielbiająca Pana Boga. Warto zapoznać się i zapraszamy na ten Wielki Odpust Tuchowski w 2024 roku. Jedną z planowanych w najbliższym czasie do realizacji inwestycji jest budowa skateparku w Tuchowie. W ostatnich dniach otwarliśmy oferty na budowę skateparku pod Biedronką. Wpłynęły nam 3 oferty. W najbliższym czasie dokonamy wyboru i zaraz po zakończeniu budowy nowej kanalizacji rozpoczynamy pracę przy skateparku. Będąc już przy skateparku, kojarzy się on z wakacjami, więc chciałabym wszystkim uczniom, dzieciom, młodzieży życzyć udanych, zdrowych, bezpiecznych wakacji, pięknych podróży i powrotu we wrześniu do nowego roku szkolnego z pełnią sił i energii. Już po raz 10 w Siedliskach w ramach 3. edycji Pucharu Szlaku Solnego grupa kolarska 4Bike zorganizowała wyścigi w kolarstwie górskim. Zawody kolarskie zorganizowane zostały na najwyższym poziomie. W zawodach wystartowało kilkuset zawodników z całej Polski. Organizatorzy zapewnili bardzo dobre warunki do startu. Przygotowana trasa dostosowana była do wieku uczestników. Była atrakcyjna, ale równocześnie wymagająca. Celem wydarzenia jest sprawdzian aktualnej formy zawodniczek i zawodników Zrzeszenia LZS przed Mistrzostwami Polski. Udział biorą najlepsi zawodnicy z terenu województw, których przeprowadziło eliminacje wojewódzkie. Gościem specjalnym wydarzenia była Anna Szafraniec, mistrzyni świata juniorek, medalistka Mistrzostw Świata Seniorek, Mistrzostw Europy. Kolarstwo zawsze było, jest i myślę gdzieś dalej będzie w moim sercu. Dziś, jak mówi Anna Szafraniec, jest już na sportowej emeryturze, ale cały czas działa w sporcie, a uprawianie kolarstwa dało jej wiele możliwości rozwoju. Wtedy, kiedy trenowałam, to w zasadzie świat przez 20 lat, bo tyle uprawiałam zawodowo, tyle byłam w kadrze narodowej, reprezentowałam nasz kraj na Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, czy Igrzyskach Olimpijskich. Zajmował mi w zasadzie 24 godziny na dobę, bo żeby osiągać wyniki, trzeba naprawdę poświęcić wszystko. To było 290 dni w roku poza domem, na zgrupowaniach kolarskich, ale dzięki temu też również zwiedziłam praktycznie cały świat, startując na różnych kontynentach, więc kolarstwo dało mi również możliwość poznawania innej kultury, ale to było bardzo duże poświęcenie. Gdybym mogła jeszcze raz wybierać, wybrałabym tą samą ścieżkę. Jestem bardzo wdzięczna, że gdzieś tam Pan Bóg, los pokierował mnie, że do tego sportu trafiłam. Bez wątpienia uprawianie kolarstwa górskiego wymaga dużego poświęcenia, ale na pewno daje satysfakcję i przynosi wiele korzyści. Zawody odbyły się w atmosferze sportowej rywalizacji oraz dobrej zabawy. Współorganizatorem wydarzenia była gmina Tuchów. 2 czerwca miłośnicy biegania z całej Polski przyjechali do Burzyna, by wziąć udział w Pogórzańskim Festiwalu Biegowym. Piękny pogórzański krajobraz, zróżnicowana i widokowa trasa przyciągnęły liczną grupę uczestników tego festiwalu. Na starcie stanęło blisko 800 zawodników z całej Polski. W ramach festiwalu zorganizowano 3. Pogórzański Bieg Górski, 11. Bieg Burzyński oraz 6. Pogórzańskie Mistrzostwa w Nordic Walking.
Odbył się również bieg kolorów, a najmłodsi uczestnicy wystartowali w biegu dla dzieci. Wydarzenie to było doskonałą okazją do promocji zdrowego i aktywnego stylu życia oraz regionu Pogórza. Jak zwykle promujemy zdrowy tryb życia, promujemy ruch, sport, to co najważniejsze, to co może nas trzymać długo w zdrowiu. Zachęcam w przyszłości, nie tylko dziś, ale zachęcam do udziału w tych biegach, w Norgi Walking. Ale też w towarzyszeniu zawodnikom, w tej rywalizacji zawsze tej imprezie towarzyszą różne atrakcje dla dzieci. Jest tutaj naprawdę bardzo dobry klimat. Imprezie towarzyszyły strefa zabaw dla dzieci oraz pogórzańskie regionalne przysmaki. Jednym spośród wielu partnerów wydarzenia była szkoła podstawowa w Burzynie. Cieszymy się, że możemy być współorganizatorem tego wielkiego wydarzenia sportowego na terenie naszej gminy. My jako szkoła jesteśmy od samych początków przy organizacji tego typu wydarzeń sportowych. Cieszymy się, że z roku na rok jest coraz więcej uczestników. Zachęcamy do biegania, zachęcamy do aktywnego spędzania wolnego czasu. No i oczywiście zapraszamy na kolejne edycje w ramach Pogórzańskiego Festiwalu Biegowego. Projekt realizowany był ze środków finansowych województwa małopolskiego w ramach 6. edycji budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego. Był to już 4. w tym roku koncert charytatywny dla Stowarzyszenia Nadzieja w Tuchowie. Tym razem wybrzmiały największe przeboje z lat 90. w wykonaniu uczniów, nauczycieli oraz absolwentów Szkoły Muzycznej w Tuchowie. W dniu dzisiejszym Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia w Tuchowie wystąpiła na koncercie charytatywnym zatytułowanym Muzyka lat 90. Był to już nasz drugi występ z tym repertuarem po sukcesie, który dokonał się 1 lutego jako koncert karnawałowy naszej szkoły. Właśnie z tą muzyką zostaliśmy poproszeni o powtórzenie tego koncertu. Podczas koncertu prowadzona była zbiórka charytatywna dla Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Nadzieja w Tuchowie. Pojawiła się również inicjatywa połączenia tego ze zbiórką na stowarzyszenie i właśnie dzisiaj też to się dokonało. Nasza społeczność szkolna, którą tworzą uczniowie, nauczyciele i absolwenci, to już coraz częściej takie występy właśnie w takim składzie, co bardzo cieszy, a w dniu dzisiejszym dołożyliśmy jeszcze tę nutkę serca. Uczestnicy koncertu otworzyli swoje serca i wsparli Dom Nadziei kwotą ponad 4000 zł. Piękny koncert, uczestniczyliśmy właśnie, nawiązywał do lat 90. i to było też takie wzruszenie dla mnie, dla nas, bo my rozpoczynaliśmy w latach 90. Dziękujemy w tym miejscu społeczeństwu i za wszystkie akcje, tu chciałam w tym miejscu podziękować, za wszystkie, które się w Tuchowie odbywały, a było ich bardzo dużo. Czerwiec to czas pikników oraz spotkań integracyjnych. Na takie wydarzenia mieszkańcy domów pomocy społecznej oraz uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej czy środowiskowych domów samopomocy czekają z utęsknieniem i wielką radością. 6 czerwca to dla nas wspaniała data, gdzie możemy zorganizować spotkanie integracyjne dla osób niepełnosprawnych z różnych jednostek na terenie gminnym i powiatowym. Są to warsztaty terapii zajęciowej, dom pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy. Spotkanie integracyjne zorganizowane zostało pod hasłem Wiatr we włosach. Organizatorzy dostarczyli uczestnikom pikniku moc pozytywnych emocji. Zadbali o to, by mogli aktywnie i wesoło spędzić czas oraz poczuć przysłowiowy wiatr we włosach. Zorganizowaliśmy tutaj dla naszych uczestników różne atrakcje typu motocykle policyjne, stare zabytkowe samochody, wozy strażackie, pokazy policyjne i strażackie. Wspólna zabawa poprowadzona przez Wodzireja była doskonałą formą integracji uczestników pikniku. Przy pięknej pogodzie Wodzirej będzie prowadził zabawę dla uczestników. Będzie to integracja, najważniejsza forma rehabilitacji dla osób z niepełnosprawnością. Po dobie pandemii COVID-u powracamy do tradycyjnych spotkań organizowanych w plenerze przy pięknej pogodzie, z dobrą muzyką i z przepysznym jedzeniem. W zdrowym ciele zdrowy duch. Pod takim hasłem 8 czerwca przy Domu Pogodnej Jesieni odbył się kolejny międzypokoleniowy piknik czerwcowy.
Wydarzenie to od lat dedykowane jest mieszkańcom domu oraz ich rodzinom. Dzisiejszy piknik jest 12 z kolei, więc trwają już przez wiele lat. Przez czas pandemii były takie wewnętrzne, ale bardziej cieszą nas te, na których możemy zaprosić rodziny naszych mieszkańców i wszystkich, z którymi się współpracujemy. Zależy nam na integracji naszych mieszkańców ze środowiskiem społecznym, na tym, żeby doświadczyli wspólnoty, życzliwości, radości, żeby mogli się też spotkać ze swoimi rodzinami nie tylko w pokojach, przy łóżkach, ale też w takiej bardziej naturalnej atmosferze. Bardzo też cieszymy się obecnością wszystkich naszych przyjaciół, z którymi współpracujemy, którzy nam pomagają i którzy też pomagają naszym mieszkańcom uczestniczyć w życiu społecznym, kulturalnym, żeby mogli doświadczyć takiej radości dnia codziennego. W tegorocznym pikniku wzięło udział blisko 350 uczestników, a przy jego przygotowaniu pracowało wiele osób. Angażują się bardzo pracownicy naszego domu i przy dużym udziale też Fundacji imienia Dzieło Miłosierdzia Świętego Księdza Zygmunta. Panie tutaj prowadzą też kilka konkursów. Co roku już jest pewna tradycja, że zawsze są pączki z losami i aukcja różnych wartościowych upominków. Wszyscy, bez względu na wiek, mogli skorzystać z różnych atrakcji oraz niespodzianek. Najmłodsi mogli spożytkować swoją energię w specjalnie przygotowanym dla nich kąciku zabaw. Mikrofon i scena były dla wszystkich, którzy chcieli na niej stanąć i wystąpić. Na pikniku występowały już właśnie dzieci z przedszkola, które mieści się w kompleksie naszych budynków, ale też będą występowały tuchowskie seniorki, będą występowały panie seniorki z Tarnowa, nasi pracownicy bardzo uzdolnieni, zespół naszych pracowników połączony z pracownikami Palmedu, którzy z nami współpracują. Dla mieszkańców Domu Pogodnej Jesieni w Tuchowie był to czas pełen radości i zabawy, wzajemnej integracji, wspólnych spotkań z rodziną i przyjaciółmi. Czas, którego mieszkańcy domu bardzo potrzebują i za który są bardzo wdzięczni. Jacket Market to nazwa wydarzenia, którym tuchowska młodzież zakończyła realizację projektu Customowe, więc nie nowe. Młody Tuchów customuje. Odbyło się ono 22 czerwca na tuchowskim rynku. Młodzież opowiedziała o projekcie oraz podzieliła się doświadczeniami z jego realizacji. Dzisiaj na tuchowskim rynku organizujemy wydarzenie nazwane Jacket Market. Jest to wydarzenie kończące nasz projekt, a zarówno okazja do kupienia customowanych, czyli malowanych, przerabianych przez nas własnoręcznie katan. Efekty artystycznej pracy młodzieży można było podziwiać w postaci ręcznie malowanych jeansowych kurtek według ich własnych pomysłów. Proces przerabiania ubrań, aby właśnie nadać im taki unikalny wygląd. I custom to nie jest tylko malowanie, ale też na przykład naklejanie różnych naszywek lub diamencików, dodawanie nawet falbanek i przerabianie też kroju, ale my głównie właśnie zajęliśmy się malowaniem. Jeansowe kurtki, które zyskały drugie życie, można było nabyć, a zebrana kwota przeznaczona zostanie na warsztaty psychoedukacyjne dla młodzieży z udziałem zwierząt, które poprowadzi Fundacja Iskierka. Poprzez udział w projekcie młodzież wiele się nauczyła. Uważam, że bardzo fajne. Byliśmy na dwóch wyjazdach, jeden integracyjny bardziej, drugi do drugiej grupy. Uważam, że można rozwijać swoje zainteresowania, wyrazić siebie w takim projekcie i przenieść to na przykład na katanę, tak jak my. Mieliśmy dużo warsztatów, musieliśmy kontaktować się z innymi ludźmi, też spotykać się z innymi grupami, dlatego przede wszystkim otwartość. Takie projekty są nie tylko okazją do rozwijania swoich zainteresowań, ale również uczymy się bardzo ważnych, przydatnych umiejętności w życiu. Są to praca w grupie przede wszystkim, właśnie otwartość, to, że nie boimy się zadzwonić do kogoś, załatwić. Po prostu wiele rzeczy musimy organizować, załatwiać sami, mimo że pomaga nam pani Ania, to jednak wszystko staramy się organizować właśnie sami, żeby się uczyć jak najwięcej. Wydarzenie upływało w klimacie jazzowej muzyki w wykonaniu nauczycieli Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Tuchowie. Warto dodać, że Młody Tuchów w czerwcu rozpoczął również realizację kolejnego projektu pod nazwą Stylowe połączenie – kierunek przyszłość. Na początek młodzież wzięła udział w warsztatach customowych, które poprowadziła Ewa Ciesielska. Ich celem było zgłębianie tajników customu, ponieważ podczas wakacji sami planują przeprowadzić podobne warsztaty dla dzieci, kolegów oraz seniorów. Jak mówią młodzi, nadadzą światu barw, a więc do dzieła.
Beneficjentem obu projektów jest Dom Kultury w Tuchowie, a realizowane są z programu Równać Szanse. Mocne rockowe brzmienia, warkot motocyklowych silników, otwarte i ogromne serca, wrażliwe na potrzeby drugiego człowieka, zbiórka na rehabilitację chorej Emilki. To wszystko miało miejsce podczas Moto Rock Festiwalu, który po raz drugi zorganizowano w Tuchowie. 23 czerwca do Tuchowa przyjechali miłośnicy motocykli oraz rocka. Festiwal miał na celu integrację społeczności motocyklowej oraz promocję i popularyzację muzyki rockowej wykonywanej przez młodzieżowe i pokoleniowe zespoły rockowe. Na scenie Tuchowskiego Amfiteatru zaprezentowały się 4 zespoły rockowe. Zwycięzcą festiwalu został zespół Fanga z Bielska Białej. Pozostałe zespoły otrzymały wyróżnienia. Podczas festiwalu prowadzona była zbiórka na rehabilitację chorej Emilki. Stowarzyszenie Miłośników Motocykli wraz z Domem Kultury zrobiło już drugi raz imprezę. Pierwsza była tylko dla ludzi, mieszkańców, motocyklistów przyjeżdżających na miejsce. Drugą postanowiliśmy kogoś wspomóc, bo wiadomo, zawsze motocykliści kogoś lubią wspomagać swoimi pieniążkami chociażby nawet. I dlatego w tym roku mamy taką chorą dziewczynkę z Tuchowa, Emilkę Rozumek. Chcieliśmy dla niej coś zrobić, żeby to dalszy ciąg jej życia potoczył się troszkę lepiej, żeby te choroby ustąpiły, żeby po prostu była z nami, z naszym społeczeństwem jak najbardziej zdrowa. Pięknym gestem ze strony zwycięskich zespołów było przekazanie otrzymanych przez nich nagród pieniężnych na ten właśnie cel. Dzisiejszą imprezę dedykujemy i gramy dla Emilki, naszej tuchowianki, 2-letniej dziewczynki, która ma poważną chorobę i zbieramy te pieniążki na rehabilitację, aby pomogła jej w dalszym życiu. Cała rodzina stara się jak może, żeby pomóc dziewczynce, ale dzisiaj otwieramy my właśnie nasze serce, nasze portfele, liczy się każda złotówka, każdy grosz, żeby dla tej naszej Emilki, żeby ta jej droga życiowa przyszła, była jak najlepsza i żeby się poprawiła. No wszyscy mamy taką nadzieję. Chciałbym również podziękować naszym zespołom festiwalowym, które tutaj dzisiaj grały, ponieważ wszystkie nagrody, finansowe nagrody przeznaczyły właśnie dla Emilki, za co serdecznie z całego serca w imieniu naszego Stowarzyszenia Domu Kultury i całej rodziny serdecznie dziękuję. Pośród wielu stoisk wystawowych i atrakcji każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Festiwal zakończono mocnym uderzeniem za sprawą Gwiazdy Wieczoru zespołu Pull the Wire. Patronat nad wydarzeniem objęła burmistrz Tuchowa Magdalena Marszałek. Czasem po prostu warto wrzucić na luz, a szczególnie wtedy, gdy jest ku temu świetna okazja. Bez wątpienia taką okazją był rodzinny rajd rowerowy, zorganizowany pod hasłem Wrzuć na luz. Start rajdu miał miejsce 9 czerwca na płycie rynku w Tuchowie. Rodzinny rajd rowerowy przygotowany wspólnie z Centrum Zdrowia Psychicznego w Tuchowie oraz z gminą Tuchów. Przyjechało do nas blisko 400 uczestników, przez co się bardzo cieszymy. Uczestnicy rajdu korzystali z pięknej pogody na Pogórzu. Pokonanie niezwykle widokowej 14,5-kilometrowej trasy w otoczeniu lasów i łąk było bardzo przyjemne. Trasa bardzo ciekawa, troszkę jest przewyższeń, także bardzo polecamy. Nawet dla osób z rodziną myślę, że każdy sobie poradzi spokojnie. Bardzo fajna impreza, bardzo fajna organizacja, polecamy wszystkim bardzo serdecznie. Super impreza, żeby promować jazdę na rowerach i rejon tutaj cały. Jazda na rowerze, podobnie jak każda aktywność fizyczna, ma ogromny wpływ na nasze zdrowie. Taki ruch jest bardzo ważny i zdrowy, przede wszystkim dla zdrowia psychicznego. Zresztą nawet miałam tu jednego pana, który sam mówił o sobie, że dzięki temu, że jeździ na rowerze, poradził sobie właśnie z problemami, które dotyczyły kiedyś jego zdrowia psychicznego. Więc myślę, że jak najbardziej zachęcam wszystkich do korzystania z takiego ruchu. Na stoisku przygotowanym przez Centrum Zdrowia Tuchów uczestnicy mogli skorzystać z porady pielęgniarskiej, zbadać poziom glukozy we krwi oraz zmierzyć ciśnienie. Tłoczno było również w strefie relaksu, w której można było skosztować pogórzańskich przysmaków serwowanych przez koło gospodyń wiejskich w siedliskach oraz wziąć udział w grach i zabawach rowerowych. Dla mnie to są świetne wydarzenia. Bardzo miło słyszeć z ludzi z całej Polski, że w Tuchowie jest dobry klimat, że mamy bardzo fajne imprezy, że lubią wracać do Tuchowa. Tutaj jest bardzo dobry klimat do odpoczynku, do rekreacji, do sportu, do zdrowego trybu życia. To wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy w tym wydaniu Tuchowskiego Serwisu Informacyjnego. Zapraszamy na kolejne. Przed nami czas wakacji i urlopów. W imieniu redakcji Telewizji Tuchów życzę Państwu dobrego i bezpiecznego wypoczynku.
A tak jak relacjonowaliśmy ostatnie wydarzenie, pamiętajcie Państwo, że czasem warto, a czasem nawet trzeba wrzucić na luz. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia.